Skończyliście? Ta już gotowa, panie profesorze. Gdzie ją postawić? Może od razu załadować na samochód. Podczas wykopalisk prowadzonych w starożytnych ruinach dwoje młodych archeologów, Derek i Margo oraz ich pomocnik Moki, wpadli nagle w wir ruchomych piasków. Kiedy pył opadł, okazało się, że znajdują się we wspaniałej, ogromnej grocie, pełnej wielkich posągów i dzieł sztuki, stworzonych przez dawną cywilizację. Na końcu groty znaleźli wielkie drzwi, a na nich napis: ten, kto przekroczy ten próg, wkroczy w inny czas. Hanna-Barbera przedstawia film z serii Historie biblijne. Mojżesz. Może gdzie jesteśmy? Och, ależ skąd? Burza zniszczyła wszystkie ślady. W burzy piaskowej dobre jest tylko to, że równie szybko się kończy, jak zaczyna. O. Widzicie? A nie mówiłem? O. Teraz może dowiemy się, gdzie jesteśmy. Egipt! To chyba największy kamienny posąg na świecie. Zupełnie jak w bajce. Jesteśmy w starożytnym Egipcie. Może odkryjemy jedną z największych tajemnic, jak zbudowano piramidy. To nie jest jeszcze wyjaśnione? Stale ktoś próbuje uciec. Prawdziwy Egipcjanin. A myślałeś, że to będzie Eskimos? Chcieliście zbiec podczas burzy? Zabierz tych niewolników do cegielni. Niewolników? Do cegielni? No, no, chyba dowiemy się, jak budowano piramidy. I to na własnej skórze! Niewolnictwo najbardziej niszczy kręgosłup. Mam tego dość. Co robisz? Kostki domina. Patrz! Potwornie mnie boli. Nie mogę pracować. Nie mogę nawet stanąć. Jak ten goryl z batem cię przećwiczy, nie będziesz mógł nawet usiąść. Hej, nie ma sprawy. Patrzcie, już wyzdrowiałem. Ach, to było cudowne uzdrowienie. Jesteście tu nowi. Znajdę wam miejsce do spania. Dziękuję. Chciałabym cię o coś zapytać. Który teraz jest rok? Może nam też powiesz, czemu jesteś niewolnikiem? Czemu? Okrutni faraonowie już od wieków trzymają w niewoli lud izraelski. Gnębią go i krzywdzą bez litości. Izraelici w niewoli w Egipcie? To znaczy, że mniej więcej jest... Róż głową, róż! Chyba rok 1200 przed narodzeniem Chrystusa. Rok 1200? No wiesz? I właśnie w tym czasie w Egipcie zdarzyły się także niezwykłe... Patrzcie! To on! Kto? Tyle czasu minęło, odkąd nas opuścił. Kto to? Co za szlachetna postać, to na pewno on! Ale kto? Tak, to on! A wraz z nim jego brat Aaron! No i co? Domyślasz się, kto to jest? Mojżesz! A, Mojżesz! Mojżeszu, powiedz, czemu do nas wróciłeś? Bóg naszych ojców rozkazał mi wyprowadzić z niewoli egipskiej naród Izraela. Wyprowadzić z Egiptu? Tak, z niewoli egipskiej i przyprowadzić was do krainy mlekiem i miodem płynącej. Bóg także przykazał Aaronowi być przy mnie. Przygotujcie się do opuszczenia Egiptu.
Udamy się do faraona. Niech zezwoli nam na odejście z tego kraju. Chodźcie, wskażę wam nocleg. A czy moglibyśmy pójść z Mojżeszem do pałacu? Chyba da się zrobić. Znam strażników. To fantastyczne. Będziecie mieli własną krainę. Ale czy ta krwawa bestia pozwoli nam odejść, dlatego że Bóg tak kazał? Ale Mojżesz rzekł... Wiem. Lepiej posłuchajmy teraz, co rzeknie faraon. Jak trafiłeś przed moje oblicze, człowieku? Pędziłem swoje owce w stronę góry Synaj, kiedy nagle ujrzałem gorejący krzew. Krzak płonął żywym ogniem, lecz się nie spalał. Z płonącego krzewu dał się słyszeć głos Boga, który mi rozkazał przybyć i wyprowadzić mój lud. Dlatego prosimy Cię, Panie, uwolnij dzieci Izraela, aby mogły pójść na pustynię i złożyć ofiarę swemu Bogu. Kimże jest ten Bóg, którego nawet faraon ma słuchać? Jest Bogiem Izraela. Błagamy Cię, pozwól wykonać Jego rozkaz, aż żadna plaga nie spadnie na Egipt. Przestrzega go. Ten Twój wszechmogący Bóg. Możesz mi udowodnić Jego siłę? Tak. Bóg wyznaczył Arona, aby przekazał ci znak. Patrzcie! Opuszczę moją laskę, a zamieni się ona w węża! Margo, widziałaś? Ja też widziałem i biorę sobie do serca słowa Mojżesza. Przecież rzekł. Niech lud mój odejdzie, no to odchodzę. Czy posłuchasz teraz głosu naszego Pana i wypuścisz lud Izraela? To tylko chytra sztuczka. Moi magowie mogą zrobić to samo. Pokażcie. W imię Ramzesa, Boga Egiptu. Widzisz, to bardzo proste. Twój Bóg nauczył się od nich. Nie szydź z Pana, bo na Egipt spadną różne klęski i plagi. Dość już. Szukasz tylko sposobów, aby odciągnąć ludzi od pracy. Nie wypuszczę nigdzie moich niewolników. Wynoś się! Mecz. Faraon Mojżesz 1-0. O boski faraonie, wąża Arona zjada nasze trzy węże. Nasze zamiary były inne. Panie, uwierz, nie dokonalibyśmy tej sztuki. Nie mówmy więcej o tym. Nikt nie dorówna wielkim bogom Egiptu. Daj spokój, Mojżeszu. Faraon nigdy nas nie uwolni. Udał się do swego pałacu na wodzie. Jutro przekażemy mu jeszcze jeden znak od naszego Boga. To człowiek, który się nie poddaje. Może byłoby lepiej, gdyby się poddał. Boję się, że nie przyniesie nam wolności, jedynie wstyd i cierpienie. Tak? Mojżesz i Aaron proszą o posłuchanie. Przyprowadź ich. Po co chcesz ich widzieć, panie? Aby znów ich upokorzyć. Chcę dowieść tym nędznym hebrajskim niewolnikom, że nigdy nie będą wolni, bo nie ma większego boga od faraona. Ci, są tam. O faraonie, pozwól odejść mojemu ludowi, jak nam nakazał pan nasz. Oto kolejny znak jego wielkiej mocy. Jego mocy? Czyż nie widzicie prawdziwej mocy Egiptu? Spójrzcie tam, za rzekę. Oto nasza świątynia Abu Simbel. I kogo tam widzicie? Faraona. I to nie jeden posąg, lecz dwa. Czy wasz Bóg mógłby uczynić podobny cud? Czy jest gdziekolwiek miejsce równie wielkie, aby go uczcić? Wynik znów będzie korzystny dla faraona. Spójrz na rzekę płynącą obok twych bogów.
Nie chcesz nas słuchać. Zatem Pan nasz, Bóg Izraela, dał mi moc, abym przemienił wodę w krew. W całym kraju woda w morzu i rzekach zamieni się w krew. Zginą wszystkie ryby, przyjdzie śmierć. Nie widzieliśmy jeszcze końca. Musimy opowiedzieć wszystko niewolnikom. Czy teraz wypełnisz rozkaz wydany przez naszego Boga? Nie, nie przestraszą mnie wasze znaki. Odejdźcie! Moja cierpliwość ma kres. Straże! Chcą mnie oszukać. Dać niewolnikom więcej batów, a mniej jedzenia. Trzeba będzie rozdzielić rodziny. Cóż tam, czego chcesz? Dzban był zamknięty. Nasi magowie nie mogli tego uczynić. Chcesz powiedzieć, że Bóg niewolników jest potężniejszy od bogów Egiptu? To niemożliwe! Mojżesz zwyciężył. Przekonał wreszcie faraona. W całym Egipcie woda zamieniła się w krew. Spójrzcie! Pakujcie dobytek, wynosimy się stąd! O, to się nie uda. Nadjeżdża strażnik, powie nam wszystko. Zapewne już wiecie, co uczynił Mojżesz. Czy jest odpowiedź faraona? O tak, zaraz się dowiecie. Wydał kilka nowych zarządzeń. Dzień i noc będziecie kopać studnie, aż znów będziemy mieli czystą wodę. Podziękujcie za to Mojżeszowi. Jeśli w studniach Egiptu pojawi się krew, będzie to wasza krew. Pamiętasz dawne czasy, kiedy odkręcałaś kurek i leciała zimna woda? Ach, tak. I jeszcze wrzucałam do wody kostki lodu. Dosyć wspomnień. Zobacz, kto nadchodzi. Widziałeś? Musimy kopać nowe studnie. Wiem o tym, ale wkrótce... To taka jest wasza pomoc? Niech pan osądzi. Sprawiliście, że faraon gnębi nas jeszcze bardziej. Wkrótce będziecie wolni. Ale kiedy to nastąpi? Na razie daliście mu jeszcze jeden bit przeciwko nam. Faraon ustąpi, bo znowu wielka plaga spadnie na Egipt. Myślałem, że moje poczynania przekonają faraona. A tymczasem nawet mój lud mi nie wierzy. Ciekawe, jaką tym razem plagę sprowadzi Mojżesz na Egipt. Och, nie mam pojęcia. Patrzcie, żaba. Skąd się wzięła żaba na pustyni? Jeszcze jedna. O, jeszcze! O, Moki, patrz! Widziałeś coś podobnego? Nic nie widzę, nic nie słyszę! No nie! Niesłychane! To jest to! Zesłał plagę żab! Zdecydowałeś, panie? Tak. Poproście waszego pana, aby odwrócił plagę żab od Egiptu, a ja pozwolę odejść waszemu ludowi. Niech idą i złożą mu ofiary. Kiedy to uczynisz, faraonie? Jutro! Możecie wyruszyć jutro! Hebrajczycy! Ej, wy tam, rozładować wszystkie wozy i wracać do pracy! Kto tak rozkazał? Wiadomo, nasz władca, faraon! Przecież jeszcze wczoraj zgodził się na nasz wymarsz! Ale dziś się nie zgadza! Do roboty, niewolnicy! Wiedziałem, on nie pozwoli nam odejść nigdy! Faraon zostanie ukarany za swą obłudę! Bóg ześle jeszcze więcej plag na Egipt! Dzieci Izraela, słuchajcie. Wasza wiara wystawiona jest teraz na ciężką próbę. Zachowajcie wiarę w Boga waszych ojców, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg nie pozwoli nas zwięzić, bo kocha lud Izraela, swój wybrany naród. Wiecie co? Trzeba się stąd wynieść jak najszybciej. Za długo jesteśmy w tym Egipcie. Ta praca mnie zabije. Wiem, wiem. Ale nadchodzi Mojżesz. Może ma jakiś plan? Czy słyszałeś, że pracujemy teraz o wiele więcej? Dozorcy nas biją i głodzą. Nasze dzieci chorują.
Mój przyjacielu... Pozwól mi skończyć. Zanim przybyłeś, żyliśmy jakoś. Praca była ciężka, ale dawaliśmy radę. Teraz nasze życie stało się wprost nieznośne. Bądź cierpliwy. Na faraona spadnie kolejna straszliwa plaga. Będę szczery, Mojżeszu. To ty jesteś naszą plagą. Jak głos, który słyszysz w nocy, może być głosem naszego Boga? Jak to się dzieje, że jego znaki przysparzają nam nowych cierpień? Czego dokonały plagi? Niczego. Cofnij się pamięcią. Po żabach była plaga much. Spadły one na Egipcjan i cóż się stało? Faraon zgodził się, byśmy odeszli, lecz gdy sprawiłeś, że muchy zniknęły, złamał swoje przyrzeczenie i znów byliśmy niewolnikami. Następna plaga dotknęła ich bydło. Zginęły woły, wielbłądy i konie. Padły także owce na pastwiskach. I znów faraon zgodził się, byśmy odeszli i znów złamał przyrzeczenie. Potem była plaga burz. Ogromny grad spustoszył pola, zniszczył zbiory. Błyskawice smagały ziemię z taką zaciekłością, że nic się nie mogło na niej ostać. I wreszcie plaga szarańczy, która zjadła świeżo kiełkujące zboże. Ale każda plaga to kolejne złamane przyrzeczenie. Ten starzec ma rację. Faraon się tak szybko nie przestraszy. Radzę wam, wynośmy się stąd jak najszybciej. Moki, co wyprawiasz? Nic takiego, chcę tylko... Uciekają! Za nimi! Szybko! Goni nas, ale wściekły. Chyba go zgubiliśmy. Co się dzieje? Przecież jest jeszcze dzień. Dlaczego słońce zachodzi? Czy ten wóz nie ma świateł? Nic nie widzę, nie mogę kierować. Nic się wam nie stało? Koniec z naszym pojazdem. Na Egipt spadła jeszcze jedna plaga. Plaga ciemności. Zawiniliście. Powinienem was ukarać. Od 3 dni Egipt jest pogrążony w ciemnościach. Prosimy cię, panie. Wiem. Dobrze, idźcie. Idźcie stąd wszyscy, czcijcie waszego Boga tak jak chcecie. Tylko uwolnijcie Egipt od tej przeklętej ciemności. Byleś dotąd obłudny i podstępny, panie. Teraz my odejdziemy najpierw, a potem powróci słońce. Niech tak będzie, ale wasze owce i bydło zostaną tutaj. To niemożliwe. Nie przeżyjemy bez bydła. Wybierajcie, iść lub pozostać, lecz bydło musi zostać. Bydło należy do Izraelitów. Nie wyruszymy bez naszego dobytku. A więc zostańcie. A teraz precz stąd. Nie chcę już więcej oglądać waszych twarzy. Jeśli was zobaczę, skażę na śmierć. Postąpiłem słusznie z tymi nędzarzami. Lękam się, że Mojżesz szykuje teraz jakąś zemstę. Chyba nie będziesz powtarzać plotek o aniele śmierci. To są tylko bajki. Jeśli znów spadną na nas plagi, odpowiemy nowymi karami. Bracia moi, słuchajcie mnie uważnie. O północy Pan ześle na ziemię anioła śmierci i umrą wszyscy pierworodni synowie w Egipcie. Jednakże wszystkie izraelskie rodziny ominie nieszczęście, jeżeli pomarzą krwią baranka drzwi swojego domu. Jeśli na drzwiach nie będzie znaku, synowie umrą? Wszyscy bez wyjątku, od najstarszego syna faraona do najstarszego syna kobiety służącej w błynie. Ostrzegłeś faraona? Lecz on drwił z tego. Idźcie i naznaczcie swoje drzwi, aby ominął was anioł śmierci. Oto skąd pochodzi święto Paschy. Oddajmy się teraz w opiekę Panu naszemu, Bogu. Faraonie,
Przynoszę straszliwe wieści. Co się stało? Mów! Twój syn nie żyje. To niemożliwe. Każda rodzina w pałacu opłakuje pierworodnego. Obawiam się, że podobnie jest w całym kraju. Mój syn. Idę do niego. Może to tylko choroba. To nie choroba, panie. Cały nasz kraj nawiedził anioł śmierci, tak jak ostrzegał Mojżesz. Mój syn nie żyje. Straże, użyjcie mieczy! Odejdźcie wszyscy, idźcie stąd precz i służcie swemu panu tak, jak tego pragnęliście. A ich bydło? Weźcie swoje stada i niech nikt nie podniesie na was ręki. Mojżeszu, módl się za mnie i mój nieszczęsny lud. Drogę! Jak znajdziemy drogę? Pan jest naszym przewodnikiem. W dzień poprowadzi nas ten obłok, w nocy słup ognia. Jakie to cudowne uczucie, wolność. Kto wie? Co chcesz przez to powiedzieć? Nigdy nie ufałem faraonowi. Nie należało pozwolić im odejść. Nie mamy niewolników. Kto teraz będzie budował świątynię i pracował przez cały dzień w polu? Tak. Oni muszą wrócić i służyć mi. Śledziłeś ich? Tak, panie. Doszli już do morza. Dobrze. Teraz ich chwycę. Zwołajmy wojska. Przygotuj 600 rydwanów. Izraelczycy znów będą moimi niewolnikami. Albo zginą. Odpoczniemy teraz i podziękujemy panu, a jutro rano... Spójrzcie, co tam się dzieje? Wojska faraona! Jesteśmy w pułapce! Nie lękajcie się! Bądźcie spokojni i ufajcie panu! Patrzcie! Chmura przesuwa się i zaraz nas ukryje! Zatrzymajcie się! Poczekamy, aż chmury przejdą. Daleko nie uciekną. Przed nimi ogromne morze. Zatrzymali się. Ale chmura nie będzie wiecznie nas chroniła, a my nie mamy dokąd uciec. Przyszliśmy tu chyba, żeby umrzeć. Przecież w Egipcie też mogliśmy mieć swoje groby. Patrzcie, co robi Mojżesz. A teraz, ludu Izraela, przejdź przez morze! Przejdź przez morze! Co to za wiatr? Dobrze, że tak wieje. Pomoże nam rozpędzić chmury. I wtedy na nich ruszymy. Widzisz? Chmury znikają. Teraz już nam nie ujdą. Panie, morze się rozstąpiło. Nikt nam teraz nie ucieknie. Za nimi! Mojżesz, wszyscy ludzie przeszli. Morze wraca.
Nie idziecie z nami? Nie, ale będziemy o was pamiętać, gdy zobaczymy morze. Albo dużo żab. Życzymy szczęścia w krainie mlekiem i miodem płynącej. Nie dożyję, by tam dojść. I myślę, że słusznie. Zawiodłem srodze Mojżesza i mego pana. Nie wierzyłem. Historia naszego wyjścia będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ludzie zapamiętają, jakie plagi nawiedzały Egipt. Ale najważniejsze było to, jak my, biedni niewolnicy, byliśmy sprawdzani w swej wierze w Boga. A Izrael ujrzał, jak Bóg ukarał Egipcjan. Lud bał się Pana, wierzył w Pana, Jego sługę Mojżesza.